Wilhelm Gustloff. Luksusowy statek pasażerski. Od 1938 roku odbywali na nim rejsy wycieczkowe członkowie nazistowskiej organizacji Siła poprzez Radość. W latach 40. spełniał funkcję transportowca dla niemieckich żołnierzy. 30 stycznia 1945 roku z tysiącami uchodźców na pokładzie został trafiony przez sowieckie torpedy. Matka krzyczała: dzieci, wychodźcie, wpadliśmy na minę. Luksusowy olbrzym stał się śmiertelną pułapką. Nie chcemy umrzeć. Nie chcę umierać. Dla 10 tysięcy osób na pokładzie rozpoczyna się walka o życie. Przeżyje niewiele ponad 1000. Ostatni rejs Gustloffa. Tragiczna odyseja Wilhelma Gustloffa ma swój początek w połowie stycznia 1945 roku. To cisza przed burzą i złudne nadzieje. Jakaś kobieta powiedziała, że Führer nie wpuści Rosjan do naszych pięknych Prus wschodnich. Do końca mieliśmy nadzieję. To było niewyobrażalne. Zostawić wszystko i po prostu odejść. 12 stycznia 1945 roku. Rozpoczyna się ofensywa Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie. Żołnierze Wehrmachtu przeżywają piekło. Walczą na straconych pozycjach. Ich dowódcy o tym wiedzą. Sądząc po planach grup armii na wschodzie, dowódcy nie wiedzieli, co robić. Brakowało sprzętu, paliwa i broni. Żołnierze byli wycieńczeni. Wiedziano, że jeśli Armia Czerwona zaatakuje, dojdzie do wielkich przełomów operacyjnych. Największa armia na świecie posuwa się naprzód na froncie o szerokości 1500 km w kierunku na zachód i na północ. Szybko dociera do Prus wschodnich. Ma miażdżącą przewagę nad wrogiem i pragnie zemsty. Każdy myślał tylko o jednym: oko za oko, śmierć za śmierć. Nie mogli liczyć z naszej strony na współczucie, w żadnym wypadku. Przyszli do nas z mieczem, więc od miecza zginą. Takie obrazy zapamiętali czerwonoarmiści. 3 lata wyniszczającej niemieckiej wojny w ich ojczyźnie. Mordy i zniszczenia, jakich do tej pory nie widział świat. I bezgraniczne cierpienia. Zginęły miliony niewinnych cywilów, naszych rodaków. Zniszczyli nasze miasta i wsie. Zniszczyli ogromne dobra. To w nas wywoływało pragnienie zemsty, żądzę odwetu. Teraz płoną miasta zamieszkane przez Niemców. I giną niemieccy cywile. Nazistowscy przywódcy nie pomagają im w ucieczce. Tylko nielicznym udaje się zdobyć bilet na zachód. Kto chciał jechać pociągiem, musiał mieć specjalne zezwolenie. Pociągi woziły broń na wojnę. Podróżować będziecie, gdy zwyciężymy. Takie napisy umieszczano na dworcach. Gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch zabronił cywilom uciekać. Przed kamerami chętnie odgrywa troskliwego gospodarza, lecz jest jednym z pierwszych, którzy myślą o ratowaniu własnej skóry.
Z reguły partyjni działacze uciekali pierwsi, bez rozkazu ewakuacji. Właściwie wszędzie działo się to samo. Front coraz bardziej się zbliżał. Żołnierze Wehrmachtu ostrzegali: uciekajcie, Rosjanie są tuż, tuż. Ale wciąż nie było rozkazu ewakuacji. Czekanie oznacza śmierć. Wiele rodzin pakuje najpotrzebniejsze rzeczy, mimo zakazu. Karawana złożona z kobiet, dzieci i starców. Mężczyźni są na froncie. Setki tysięcy ciągną po drogach Prus Wschodnich. Wielu zmierza w stronę Gustloffa, ku niepewnej przyszłości. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Niekończące się kolumny wozów, skrzypienie kół na śniegu, prychanie koni, para zmieszana z lodowatym zimowym powietrzem. To było upiorne, a do tego absolutna cisza. Tylko to prychanie koni i skrzypienie kół. Oprócz uciekinierów, drogami na zachód podąża też Wehrmacht. Rozkaz był jednoznaczny. Furmanki muszą zjechać z drogi. Naczelni dowódcy grup armii przekazywali te rozkazy coraz niżej. I ten okropny widok wozów leżących w rowach. To mógł zrobić Wehrmacht. Sięgali po radykalne środki. Armia Czerwona jest coraz bliżej Bałtyku. Odcina Prusy Wschodnie od reszty Niemiec. Pułapka się zamyka. 21 stycznia Rosjanie dochodzą do Elbląga. To szok dla pracownicy oddziałów pomocniczych marynarki wojennej Urzuli Schulze-Resas. Było słychać dudnienie i głuchy łoskot. Rozwarły się drzwi. Jakiś żołnierz krzyczał: wychodzić, weszli Rosjanie. W mieście są ich czołgi. Urzuli Resas udaje się uciec, gdy Armia Czerwona zajmuje Elbląg. Prusy Wschodnie są otoczone. Pozostały tylko dwie drogi ucieczki na zachód. Statkiem z portu w Pilawie, niedaleko Królewca. Albo przez zamarznięty Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną do Gdyni, gdzie cumują wielkie statki, także Wilhelm Gustloff. Lecz statki są zarezerwowane dla Wehrmachtu, który anektuje ładownie do transportu żołnierzy i materiałów zbrojnych, by kontynuować bezsensowną walkę. Na statkach 40% miejsca zajmowali ranni, 40% sprzęt wojskowy i 20% uchodźcy. Wojsko miało zdecydowane pierwszeństwo. Nie chodziło o ratowanie uchodźców. W zasadzie byli oni dodatkiem. Wszystko było improwizacją. Zabierano uchodźców, gdy zostawało miejsce. Wilhelm Gustloff, nazistowski statek marzeń. Od 1940 roku pełni funkcję bazy koszarowej, obozu szkoleniowego dla załóg okrętów podwodnych. Pod koniec stycznia 1945 roku zostaje wydany rozkaz, by kadetów 2. Szkolnego Dywizjonu Okrętów Podwodnych przemieścić do Kilonii. I jeśli będzie miejsce, zabrać uchodźców. Lecz przedtem uchodźcy muszą pokonać zamarznięty Zalew Wiślany. Panuje najsurowsza zima od dziesiątek lat. Maszerowaliśmy dalej, szybciej, dalej. Im szybciej, tym lepiej. Każdy się bał. Ludzie ze wsi bali się jechać po lodzie. Pod wieloma wozami lód się załamuje. Nikt się nie zatrzymuje, by pomóc.
Ludzie idący po lodzie są zdani na ostrzał sowieckich samolotów. Szły tłumy uchodźców. Atakowaliśmy ich z naszych samolotów. Na Zalewie Wiślanym niedaleko Królewca była prawdziwa jatka. Bóg wie, ile tysięcy ludzi zginęło. Po lodzie szły dziesiątki tysięcy. Łatwo było trafić do celu. Odpłacaliśmy Niemcom za to, co wcześniej nam zrobili. Nie mogli liczyć na żadne względy. Nie wiadomo, ile osób zginęło. Zapewne dziesiątki tysięcy. Rosyjskie czołgi posuwają się za kolumnami uchodźców. Jechałem bardzo blisko wozów. Nie obchodziło mnie, czy cywile na nich żyli, czy nie. Musieliśmy posuwać się naprzód. Wciąż naprzód. Rosyjskie czołgi doganiały kolumny uchodźców. Także tę, w której szła 17-letnia Hildegard Rauschenbach. Pierwszej nocy poznałam tych ludzi i powiedziałam do mamy, że nie przeżyję następnej nocy. Niezliczona rzesza kobiet w tamtych dniach przeżywała podobne doświadczenia. Ukryłam się pod słomą. Znaleźli mnie, dźgając grabiami. Udawałam, że jestem chora, mam wymioty. Weszło ich 3 czy 4. Jeden przyłożył mi pistolet do głowy. Powiedziałam, strzelaj. Rosjanie organizują transport kobiet przeznaczonych do robót przymusowych na Syberii. Wśród nich jest także Hildegard Rauschenbach. Tłumacz powiedział, oficer pyta, czy z nim zostaniesz. A kiedy oddział odjedzie, wrócisz do taty i mamy? Czy wolisz jechać na Syberię? Bez wahania odpowiedziałam, na Syberię. Hildegard spędziła na Syberii 5 lat. Królewiec pod koniec stycznia 1945 roku. Stolica Prus Wschodnich, miasto twierdza, trwa w śmiertelnej walce. Niemieccy cywile, gdy tylko mogą, opuszczają miasto. Także rodzina 12-letniego Jürgena Donela. Dziadek powiedział, że Królewiec stanie się twierdzą. I musimy stąd uciekać do Pilawy. Może dostaniemy się tam na jakiś statek. Więc ruszyliśmy w drogę. Chodźcie, dzieci. 40 kilometrów pieszo na 20-stopniowym mrozie. Kto nie mógł iść dalej, siadał w rowie. Widzieliśmy, że siedzieli w nim jacyś ludzie. Dziwiliśmy się, co oni tam robią. Powinni wstać, byli już całkiem biali. Bóg się nad nimi zmiłował, okrył ich całunem. Port w Pilawie. Stąd odpływają ostatnie statki do Gdyni. Tłoczyli się tam ludzie. Mama krzyczała, mam 4 dzieci i ojca. Wreszcie nas wpuścili. Inni musieli zostać. Następnego ranka przybijają do gdyńskiego portu. Miasto jest przepełnione. Ludzie rozpaczliwie usiłują dostać się na Gustloffa. 16-letni Helmut Engler został wyznaczony do pilnowania porządku w porcie.
Gdynia miała wtedy 240 tysięcy mieszkańców. Doszło do tego 120 tysięcy ludzi. Dzieci czy dorośli, wszyscy bez wyjątku byli u kresu sił. Przykro było na to patrzeć. Dzieci cierpią najbardziej. Stała tam kobieta z dzieckiem zawiniętym w poduszkę. Mam to dokładnie przed oczami. Owinęła dziecko poduszką. Było martwe. Ona tego nie widziała. Trzymała w ramionach nieżywe dziecko. Swoje dziecko. Dla czekających ludzi Wilhelm Gustloff to symbol nadziei. Lecz dostęp do statku jest zastrzeżony dla wojska. To teren zamknięty marynarki wojennej. Nasze nazwiska były zarejestrowane. Byłyśmy w oddziałach pomocniczych. Miałyśmy skierowania, należałyśmy do personelu. Miejsca na Gustloffie przydzielano dużym rodzinom i osobom uprzywilejowanym. Najpierw sortowano ludzi, także według przynależności partyjnej. Członkowie partii byli uprzywilejowani. Ludzie w porcie byli głodni, spragnieni, marzli. Przepychali się, żeby dostać się na statek. Nie było wyjścia, trzeba było ich tam zostawić. Na dzień przed wypłynięciem nikt już nie liczy, ile osób wdarło się na pokład. Jürgen Danel i jego rodzina byli szczęśliwi, że się dostali. Mama powiedziała: dzieci, udało się. Nie będzie mokrych rękawiczek, przemoczonych butów. Była nadzieja. Coraz więcej ludzi wdziera się na pokład. W końcu gromadzi się ich tam ponad 10 tysięcy. W ogromnych salach człowiek leżał przy człowieku. Materac przy materacu. Matka z dwojgiem dzieci i wszystkie ich rzeczy. Był coraz silniejszy fetor. Dzieci załatwiały swoje potrzeby i starcy, którzy nie mogli się przepchnąć do toalety, bo korytarze były zapchane ludźmi. Pomocnicy pokładowej Urzuli Rezas i jej siostrze Rosemarie udaje się zdobyć miejsce w rogu jednej z sal. Było 300 kobiet z oddziałów pomocniczych marynarki wojennej. Wszystkie umieszczono w basenie. Chciałyśmy być z nimi, ale już nie mogłyśmy się tam dostać. Zostałyśmy w tym kącie. Dziewczęta czują się bezpiecznie. Lecz dowództwo statku jest zatroskane. Gustloff przez 5 lat nie pływał. Minęło wiele czasu od dni jego świetności. Był uszkodzony przez bomby. Brakowało sprzętu ratowniczego. Upominano się o łodzie ratunkowe. Było ich za mało, tak jak i kamizelek ratunkowych. Sprowadzono duże kutry marynarki, umieszczono je na górnym pokładzie za pomocą dźwigu. Załadowano także tratwy, jednak sprzętu ratowniczego wystarczało zaledwie dla połowy pasażerów. Byłam pewna, że jesteśmy bezpieczni i na tym niezatapialnym statku dopłyniemy na zachód. Od jesieni 1944 roku sowieckie okręty podwodne wdzierały się na wody Bałtyku. Pojedynczo nie wywierały wielkiego wrażenia. W poprzednich latach nie odnosili wielkich sukcesów. Może po stronie niemieckiej zlekceważono zagrożenie ze strony okrętów podwodnych. Duże statki, by chronić się przed ich atakami, pływają w konwoju. Lecz w styczniu 1945 roku na Bałtyku brakuje okrętów zabezpieczających i niszczycieli.
Mimo ryzyka dowództwo statku postanawia nie czekać dłużej na konwój. Trzydziestego stycznia około godziny 12:30 Gustloff opuszcza port w Gdyni. To było jak wyzwolenie. Płyniemy ku wolności. Tego uczucia nie da się opisać. To było poczucie szczęścia. Było ciepło. Ludzie się trochę uspokoili. Było spokojnie. I płynęliśmy. Około godziny 15 Gustloff wypływa na otwarte morze. Kieruje się w stronę Kilonii. Na mostku kapitańskim dochodzi do poważnych różnic zdań na temat trasy, jaką powinien obrać. Oficjalnym kapitanem Gustloffa jest 64-letni Friedrich Petersen z marynarki handlowej. Przydzielono mu jeszcze dwóch kapitanów i pierwszego oficera z patentem kapitana. Tysiąc kadetów z 2. Szkolnego Dywizjonu Okrętów Podwodnych podlega komandorowi podporucznikowi Wilhelmowi Canowi. Wciąż dochodzi do konfliktów na temat trasy. Są dwie możliwości. Trasa wzdłuż wybrzeża po zaminowanych akwenach, gdzie jednak statkowi nie groziłyby okręty podwodne. Trasa po głębinie, tak zwana droga przymusowa 58, regularnie oczyszczana z min. Lecz tam mogą czyhać okręty podwodne. Gdyby jednak wszystko poszło dobrze, jest to szybsza trasa. Ponieważ załogi niemieckich okrętów podwodnych jak najszybciej mają się stawić w Kilonii, kapitan wybiera szybszą trasę. W bezpośredniej bliskości Gustloffa krąży sowiecki okręt podwodny S-13. Od 11 stycznia 1945 roku patroluje Bałtyk. Ma jasne zadanie. Nasz cel był taki sam jak zawsze. Zniszczyć przeciwnika. Mieliśmy szukać transportowców i zatapiać je. Dowódcy S-13, komandorowi podporucznikowi Aleksandrowi Marinesko, potrzebny jest sukces. Miał wypłynąć już 2 stycznia z fińskiej bazy w Hanko. Lecz Marinesko oddawał się pijaństwu i nie można było go znaleźć. To się równa zdradzie stanu. Teraz ma szansę się zrehabilitować. Jego okręt podwodny stoi na czatach. Drogą radiową dostaje informację, że niemieckie transportowce w Zatoce Gdańskiej rozpoczynają ewakuację na zachód. Ludzie na Gustloffie nie przeczuwają niebezpieczeństwa. Obok nas siedziały dwie kobiety z Prus Wschodnich. Chyba chłopki. Dobrze odżywione i pogodne. O czerwonych policzkach. Śmiały się i opowiadały dowcipy. Zawierały nowe znajomości. Na statku panował dobry nastrój. 16-letnia Ewa Boden, jej 6-letnia siostra Dorit i ich mama są dobrej myśli. Czułyśmy się już bezpiecznie. Z uwagi na groźbę kolizji w ciemności z płynącymi z naprzeciwka niemieckimi trałowcami, po burzliwych dyskusjach na mostku kapitanowie Gustloffa postanawiają włączyć światła pozycyjne. Tym samym naruszają przepisy o maskowaniu jednostek pływających. Gustloff kontynuuje rejs. Godzinę później światła znów zostają wyłączone. Za późno. S-13 dostrzegł Gustloffa i podejmuje pościg. Jest zbyt wolny, by pod wodą nadążyć za swoim celem. Gustloff płynie szybko.
okręt podwodny wynurza się, by zwiększyć prędkość. Dwie godziny później, około 20, S-13 dogania Gustloffa. Załoga Marinesco przygotowuje się do ataku. Dopiero teraz orientują się, że to duży cel. Mogłem wysłuchać, że okręt miał dwie śruby. To oznaczyło, że musiał być bardzo duży. Gdyby to był transportowiec, odgłos byłby taki. Ale po dźwięku nie można było rozpoznać, czy był to okręt wojenny, czy nie. Marinesco widział przez peryskop, że ma przed sobą sylwetę krążownika. To wszystko. Co było na pokładzie? Drewno, ładunki wojskowe czy ludzie? Takiej informacji nie miał. Płynął za dużym transportowcem, nic więcej. Miał rozkaz, żeby zatapiać duże okręty transportowe i wojenne. I wypełniał go. Marinesco decyduje się na śmiały manewr. Chce opłynąć Gustloffa i zaatakować od strony wybrzeża. Nikt na Gustloffie nie spodziewa się uderzenia z tego kierunku. Dowódca S-13 liczy na to, że sam nie zostanie zaatakowany. Nie wie, że Gustloff płynie niemal bez eskorty, z wyjątkiem torpedowca Löwe. Gdyby zlokalizowały nas okręty z eskorty, byłby to nasz koniec. Nie wydostalibyśmy się stamtąd żywi. Gdy S-13 zatacza pętlę wokół Gustloffa, na pokładzie statku nikt niczego nie przeczuwa. Tego dnia przypada 12. rocznica przejęcia władzy przez Hitlera. Pasażerowie słuchają w radiu jego przemówienia. Führer wzywa do niezłomnej postawy, wytrwania niezależnie od okoliczności, dopóki wysiłków narodu nie uwieńczy zwycięstwo. Nagle nastąpiła detonacja. Potem druga i trzecia. Słychać było szczęk. Mama krzyczała: dzieci, wychodźcie, wpadliśmy na minę. Ratowaliśmy ludzkie ciała. Jeszcze czuję tę miękkość pod stopami. Ludzie się przewracali. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Przez megafon mówili: zachować spokój. Wszyscy krzyczeli, biegli. Nikt nie wiedział, dokąd. Pierwsza torpeda trafiła w pokład dziobowy, niszcząc trakt z kajutami załogi. Druga wybuchła poniżej basenu pływackiego. Dziewczęta z oddziałów pomocniczych nie miały szans. Trzecia trafiła w maszynownię, rozrywając burtę. Kto był na dolnym pokładzie, zginął w ciągu kilku sekund. Wszyscy byli wypychani na dolny pokład promenadowy, także moja siostra i ja. Trzymałam ją za rękę, nie puszczałam jej. Dolny pokład promenadowy jest w całości zabezpieczony szkłem zbrojonym. Kiedy wlewa się tu woda, staje się śmiertelną pułapką. Powiedziałam do siostry: Ula, teraz umrzemy. Ona krzyknęła: nie, i pociągnęła mnie za rękę.
Powiedziałam, nie umrzemy, nie chcę umrzeć. Zdjęłam buty i próbowałam nimi rozbić szyby, ale nie dawały się rozbić. Jakiś oficer albo marynarz zaczął strzelać w te okna i w końcu je wypchnęliśmy. Obie siostry, woda zmywa z pokładu, zostają rozdzielone. Poczułam, że mam wodę w uszach, w nosie, w ustach. Boże, pomyślałam, chcę stracić przytomność, szybko umrzeć. I nagle znów złapałam powietrze. Na górnym pokładzie ludzie tłoczą się do łodzi ratunkowych. Tratwy ratunkowe zamarzły, umocowania są oblodzone. Udaje się spuścić tylko 6 spośród 11 łodzi. Trwa walka o przeżycie. Jakiś mężczyzna chciał się tam dostać. Miał na głowie zawiązany szalik. Był rozwścieczony. Przepychał się, chciał wsiąść do łodzi. A marynarz czy oficer, który tam był, odepchnął go. Wejdą tylko kobiety i dzieci. Tamten się rzucał, koniecznie chciał wsiąść. I został zastrzelony. Gustloff szybko przechyla się na bok. Pasażerowie walczą o życie. Obok mnie, poręczy nadbudówki kurczowo trzymała się jakaś kobieta. Za nią dwoje dzieci i mężczyzna. Był w mundurze z opaską ze swastyką. Kobieta krzyczała do niego: skończ z nami. Wyciągnął pistolet, jedną ręką wciąż się trzymał. Najpierw zabił obie dziewczynki, potem żonę. Kiedy przyłożył pistolet do własnej skroni, nie miał już nabojów. Krzyknął do mnie: daj mi swój pistolet. Ja odkrzyknąłem, że nie mam. Puścił rękę i zsunął się za żoną i dziećmi po oblodzonym, pokrytym śniegiem pokładzie przez lewą burtę. Gdy tysiące walczą o przetrwanie, część dowództwa znalazła bezpieczne miejsce. Wówczas 13-letni Ginter Meidel poczynił ciekawe spostrzeżenie. Zeszliśmy na kuter. Był już dosyć pełny. Między innymi był tam kapitan Petersen, dowódca statku. Już tam był. Kapitan nie opuszcza tonącego statku jako ostatni. Panowało przekonanie, że wsiadł tam dosyć wcześnie. Uznał, że to jedyna szansa, żeby ujść stamtąd z życiem. Na pokładzie Gustloffa są jeszcze tysiące ludzi. Gdy statek się zanurza, zrozpaczeni usiłują dostać się wyżej. Wspinaliśmy się po takielunku. Najpierw ja, mama podała mi siostrę, posadziłam ją przy moich stopach. Gdyby to było moje dziecko, pewnie posadziłabym ją między stopami. Wyciągnęłam rękę do mamy, ale mama zniknęła mi z oczu. Wszędzie była woda. Chciałam podać rękę siostrze albo ją przytrzymać, ale mojej siostry już nie było. Dorit miała 6 lat. Ona i jej matka utonęły w lodowatych wodach Bałtyku. Ostatnie, co powiedziała, to: Ewa, czy Ewuniu, jakie to szczęście, że ciebie mam. Czy to nie straszne?
a ja jej nie uratowałam. Teraz najbardziej liczy się instynkt. Matka Jürgena Donella walczy o swoją rodzinę. Przyszła wielka fala. Mama wepchnęła nas na tratwę ośmioosobową, a Manfreda na małą, gdzie były cztery osoby. Chwyciła się jej, ale fala odrzuciła nas od statku. Mimo wzburzonego morza, trzej bracia znaleźli się na jednej tratwie. Byliśmy razem wszyscy trzej. Ale gdzie mama? Gdzie siostra Hannelore? Gdzie dziadek? Rodzina przeżyje, z wyjątkiem dziadka, który wyprowadził ich z ruin królewca. Sześćdziesiąt dwie minuty po ataku torped, Gustloff osuwa się na dno Bałtyku, jasno rozświetlony. Temperatura powietrza wynosi minus 20 stopni, temperatura wody nieco ponad zero. Większość ludzi umiera w ciągu kilku minut. Płynęłam do tratwy. Ludzie wisieli na niej jak winogrona, jeden przy drugim. Inni próbowali chwytać się mnie. Kopałam ich. Mówię, jak było naprawdę. Kopałam ich, bo wciągali mnie pod wodę. Udaje się jej wdrapać na tratwę. Wokół nas pływały dzieci, które miały na sobie kamizelki ratunkowe. Ich głowy były znacznie cięższe niż nogi. Głowy były zanurzone w wodzie, a z wody wystawały nóżki. Nigdy nie mogłam śpiewać mojemu dziecku piosenki o kaczuszkach. Do dziś mnie to przygnębia. Nie można już zrobić nic więcej, jak tylko czekać. Myślałam, dlaczego nikt nas nie ratuje? Dlaczego nikt się nie zjawia? Wszyscy chórem krzyczeli ratunku. Tego krzyku nie da się opisać. Z głębi trzewi wielkie wołanie o pomoc i nikt się nie zjawiał. W odległości kilku mil morskich sygnały SOS odbiera duma niemieckiej marynarki krążownik admirał Hipper w eskorcie torpedowca T-36. O 22.18 dociera do miejsca katastrofy. Hipper ma już na pokładzie ponad 2000 osób. Obawia się kolejnego ataku torped i zawraca. Odpłynęli, zostawili nas. Tego poczucia rozpaczy nie zapomina się do końca życia. Jesteśmy w skorupce orzecha, a oni odpływają. Lecz torpedowiec T-36 zostaje i rozpoczyna akcję ratunkową. Statek był otoczony przez setki ludzi, którzy chcieli się uratować, i setki nieżywych, których nie można było rozróżnić. Sytuacja była okropna. To, co przytrafiło się Gustloffowi, mogło przytrafić się nam. Ale powiedziałem, że przede wszystkim trzeba ratować, trzeba zaryzykować. I nagle na mostku zdarzył się cud. Zjawił się kapitan Gustloffa. Co za spotkanie, zdziwiłem się. Był suchy. I dowódca szkolnej dywizji okrętów podwodnych. Suchy. Wszystkim pięciu kapitanom udało się ujść z życiem. Tysiące ich pasażerów utonęły. Załoga torpedowca T-36 stara się ratować jak najwięcej rozbitków.
lecz wciąż istnieje zagrożenie. S-13 próbuje storpedować także ratowników. Stałem na prawym skrzydle mostka. Widziałem ich w pewnej odległości. I mogłem zrobić tylko jedno. Wydać komendę, rozwinąć jak największą prędkość, ster na prawą burtę. T-36 odpala bomby głębinowe w stronę sowieckiego okrętu podwodnego S-13. S-13 oddala się. Załoga kapitana Heringa wyciągnęła z morza 564 rozbitków. Przyszedł pierwszy oficer i powiedział: panie kapitanie, już nie możemy nikogo przyjąć, nie damy rady. Powiedziałem: dobrze, przerwamy akcję. I z ciężkim sercem oddaliliśmy się od miejsca katastrofy. Tymczasem do miejsca tragedii dopływają kolejne jednostki ratunkowe. Nagle pojawiła się wielka łódź niedaleko nas. Skąd się wzięła? Nikt nie widział, jak płynęła. Rzucili nam linę i przyciągnęli do siebie. Uniosłam ręce. Wciągnęli mnie przez reling na górę i zemdlałam. W drzwiach stanął marynarz. Bacznie mi się przyglądał. Spojrzałam na niego, a on powiedział: jakaś dziewczynka woła swoją siostrę, a jest bardzo podobna do ciebie. I przyprowadził Rosemary. Skakałam z radości. Ściskałyśmy się. Śmiałyśmy się i płakałyśmy. Szczęśliwe zakończenie było pisane nielicznym. Gdy rankiem ostatni kuter patrolowy dopływa do miejsca tragedii, panuje tam śmiertelna cisza. Gdy przypłynęliśmy do miejsca katastrofy, pływały tam już tylko ubrania, buty, płaszcze. Na wodzie unoszą się szalupy. W jednej z łodzi ratunkowych były zwłoki kobiet i dzieci. Wszedł na nią mój późniejszy ojciec i na rufie znalazł zawiniątko z koca, sztywne od mrozu. Okazało się, że byłem w nim ja. Znalezione dziecko miało rok. Przeleżało w szalupie 7 godzin. To dziecko, powiedziałem. Odsunął kocyk. Dziecko miało na sobie niebieskie śpioszki, co kiedyś znaczyło, że to chłopczyk. Nie wiadomo, czyje to dziecko. Bosman Matt Werner Fick nie chce pozostawić chłopca na pastwę losu. Zapytał, czy może go wziąć. Powiedziałem: Werner, nie masz dzieci. Jesteś w odpowiednim wieku. Znam twoją żonę. To dobry pomysł. Bezdzietne małżeństwo Fick z Rostocku bierze do siebie znalezionego chłopca. Nadaje mu imię Peter. Po wojnie wiele dzieci szuka swoich rodziców. Szukamy naszych mam i tat. Pomóżcie nam ich odnaleźć. I wielu rodziców rozpaczliwie szuka zaginionych dzieci. Oczywiście widziałem, że do moich rodziców przychodziło wiele osób.
Te wizyty były dla nich wielkim obciążeniem. Niektórzy rodzice odnajdą swoje dzieci. Nie dotyczyło to Petera Weisse. Mimo to ma powody do wdzięczności. To był dom rodzinny, pełny miłości. Człowiek, który mnie znalazł, zabrał ze sobą i wychował, jest dla mnie prawdziwym ojcem. Tej nocy 9 statków płynęło z uratowanymi ludźmi do portów w Zasnic, Kołobrzegu i Świnoujściu. Przeżyło tylko około 1300 osób, spośród ponad 10 tysięcy. W morskich odmętach utonęło około 9 tysięcy osób. Ponad połowa z nich to dzieci i niemowlęta. Czy storpedowanie Gustloffa było zbrodnią wojenną? Gustloff płynął po akwenach działań wojennych. Miał na pokładzie działa przeciwlotnicze. Nie płynął pod banderą Czerwonego Krzyża. Na pokładzie było 1000 wykwalifikowanych członków załóg okrętów podwodnych. Storpedowanie Gustloffa było uprawnioną akcją wojenną, a nie zbrodnią wojenną. Zatopienie Gustloffa nie zapewniło jednak załodze torpedowca S-13 wymarzonej sławy w ojczyźnie. Całymi latami nasze dowództwo floty miało wątpliwości, czy to Marinesco zatopił statek. Przypuszczano, że został zbombardowany z powietrza. Dlatego nie przyznano żadnych odznaczeń. Zwłaszcza, że Marinesco był dla dowództwa niewygodny. Dlatego przemilczano jego czyn. Zabijali go, nie upominali o nim i tak dalej. Dopiero 25 lat po śmierci Marinesco został uznany za bohatera Związku Radzieckiego. Winnym zatopienia Gustloffa nie był Marinesco, który rozkazał wystrzelić torpedy. Wszystko zaczęło się 30 stycznia 1933 roku, a nie 30 stycznia 1945. Pasażerowie Gustloffa to ostatnie ofiary morderczej wojny, która została rozpętana przez Niemcy. Noc zatonięcia Gustloffa na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy ją przeżyli. Ktoś kiedyś powiedział: ci, którzy zginęli, mają to za sobą. My umieramy co roku. Często o tym myślałem. Miał rację. Opracowanie: Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst: Marianna Weisdorn. Czytali Elżbieta Groszek i Piotr Borowiec.